Pan poseł Witold Zembaczyński zadaje pytania. Wielce szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, proszę świadka. Proszę powiedzieć, ile podobnych transferów do tego na 25 milionów złotych przechodziło przez pana ręce? Znaczy, jeśli chodzi o transfery środków, to nie przechodził ani te 25 milionów, ani żaden inny transfer. No, jakoś widzimy dokumenty z pana podpisem, proszę świadka, także o to pytam. No to ile podobnych transferów, dokładnie takich, gdzie te 25 milionów trafiło do CBA, jest panu znane? Ile podobnych transakcji? Tutaj nie mówimy w ogóle, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem, o jaką transakcję chodzi. Tu żadna transakcja nie nastąpiła. Proszę świadka, nie będziemy się bawić w kotka i myszkę. Zmiana planu. Jeśli chodzi o zmiany planu, one są czymś naturalnym. Nie pytam o zmianę planu. Chodzi mi o fakt przekazania 25 milionów złotych dla CBA. Ile podobnych pan kojarzy ze swojego długiego okresu pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości? Ile podobnych epizodów? Dokładnie takich, kiedy pieniądze... Na to pytanie musiałby odpowiedzieć dyrektor, który przekazuje środki. Ja pana pytam, nie dyrektora. Ja nie znam liczby. Czy kojarzy pan jakiekolwiek inne podobne, analogiczne sytuacje do tej, na okoliczność, której pana dzisiaj przysłuchujemy? Nie, ale tak jak powtarzam, ja ich nie śledziłem. Nie kojarzy świadek? Nie. To proszę powiedzieć, skoro ta sytuacja, na okoliczność, której dzisiaj świadka przysłuchujemy, jest jednostkowa. Dlaczego świadek zeznał pod przysięgą wielokrotnie w czasie tego przesłuchania, że działał automatycznie? Jaki automatyzm może mieć miejsce, skoro okoliczność przelania tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA była precedensem, zdarzeniem jednostkowym? Na czym polegał zatem automatyzm tej sytuacji, skoro był to precedens i jednostkowa sytuacja? Chyba mówimy o dwóch różnych sprawach. Nie, mówimy o pieniądzach dla CBA, 25 milionów, za które kupiono Pegasusa. Proszę świadka, dobrze świadek o tym wie. Nie, to w takim razie się tutaj różnimy. Sprawa przekazania środków jest zupełnie czym innym od zmiany planu. Zmiana planu pod względem rachunkowym i jej sprawdzenie to jest zupełnie co innego niż decyzja o przekazaniu jakichkolwiek środków z funduszu. To może świadek zatem potwierdzić, że dokonaliście zmiany planu, zanim zaczął adekwatny przepis obowiązywać? Zmiana planów mogła być dokonana bez obowiązywania. Ale proszę odpowiedzieć na to pytanie i bliżej mikrofonu, proszę świadka, naprawdę, bo nie słyszę. Przepraszam, nic osobistego bardzo. Zmiana planu mogła być dokonana bez rozporządzenia, bez wejścia w życie rozporządzenia, o którym tu mowa. To w oparciu o co mogła być dokonana? O wystąpienie dysponenta, który uznał, że stan realizacji planu finansowego funduszu mu na to pozwala i przeprowadził operację zresztą skutecznie. No dobrze, to przejdźmy teraz do tej zmiany planu. 6 października i 15 listopada 2017 roku minister Woś pisze pisma, aby wypłacić 25 milionów złotych dla CBA. Czy jako dyrektor odpowiedzialny za, uwaga, efektywność finansową ministerstwa, nie powinien pan się zainteresować zasadnością wypłaty tych środków? W szczególności, że pana zastępczyni, pani Pinciurek, aktywnie brała udział w procesie przekazania i rozliczenia 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Sprawa przekazania środków 25 milionów na zakup Pegasusa czy jakiegoś innego systemu była poza moją kompetencją i trudno mi się do niej odnosić. Ale zmiana planu czemuś służyła? Służyła przekazaniu tych środków. Czy tu się zgadzamy, proszę świadka, czy świadek temu zaprzeczy? Zmiana planów na etapie przedstawienia propozycji nie wymieniała, na jakie konkretne zadania będzie przekazane środki, które zostały ujęte tam w pozycji inne. Mhm. Czy pana zastępczyni, pani Pinciurek, konsultowała z panem kwestię swojego udziału w tym procesie? Ja nie wiem, czy ona uczestniczyła, ale nic nie konsultowała ze mną. Kompletnie nic nie konsultowała? Proszę świadka, no zadaj pytanie, czy nie konsultowała nic w tej sprawie? Nie. Dobrze. A kto panu polecił zatrudnienie na stanowisko swojego zastępcy, pani Pinciurek? Znaczy ja swojego zastępcy nie zatrudniałem, jest zupełnie inna procedura. No dobrze, to proszę powiedzieć o tej procedurze. Kto stał za zatrudnieniem pani Pinciurek w roli pana zastępcy? Po zmianie ustawy
o służbie cywilnej wprowadzono zapis, który umożliwia ministrowi sprawiedliwości, jak również dyrektorowi generalnemu, dość swobodne ukształtowanie kadry kierowniczej. W tym przypadku, jeśli chodzi o ten przypadek, to ja dostałem od pana ministra Ziobry, będąc u niego na rozmowie, CV pani Pięciurek. O, z taką, proszę, od kogo? Od kogo? Z taką sugestią jednocześnie. Może świadek powtórzyć, od kogo otrzymał to CV? CV otrzymałem od pana ministra. Nazwisko? Ministra Ziobry. A, bezpośrednio od ministra Ziobry. Tak, będąc na rozmowie w sprawie budżetu. Ale minister zastrzegł, że nie zna osoby i prosi, żeby przeprowadzić rozmowę odnośnie jej zakresu kompetencji i czy mogłaby ewentualnie objąć stanowisko zwalniane w Departamencie Budżetu. To była taka rozmowa i że dalszą sprawę będzie się interesował i prowadził pan minister Woś. I już nie pamiętam, ale w jakim czasie minister Woś się ze mną skontaktował. Ja skontaktowałem się z panią Pięciurek, umówiłem się na rozmowę. Najpierw rozmawialiśmy długo telefonicznie, później ja sprawdziłem jej przygotowanie od strony formalnej, jeśli chodzi o wykształcenie, doświadczenie, znajomość procedury budżetowej. Dość długo rozmawialiśmy i przekazałem ministrowi Wosiowi, że spełnia warunki merytoryczne do zatrudnienia w departamencie, ale sugerowałem jednocześnie, że moim zdaniem wskazane byłoby na początku, żeby była nas zatrudniona na stanowisku samodzielnym, żeby nabrać większego doświadczenia, bo wdrażaliśmy system zintegrowanego systemu rachunkowości i kart w sądownictwie, on jest trudnym systemem, żeby go łatwiej poznać, będzie jej łatwiej te sprawy prowadzić. Pan minister Woś przyjął tą ode mnie informację i następnie pani, za jakiś czas, już nie wiem jak to tam czasowo się rozkładało, zostałem poinformowany przez dyrektora generalnego, że pani Pięciurek została zatrudniona na zastępcę dyrektora departamentu. O, tak to w najogólniejszym skrócie postępowanie odbyło się. Dziękuję za to wyjaśnienie. Proszę świadka, ale czy to był standard w długoletniej pracy w ministerstwie, że na tak ważne stanowisko nie było konkursu? Znaczy od momentu zmiany ustawy praktycznie konkursy nie funkcjonowały. Który to był moment, proszę powiedzieć? Proszę? Może świadek jakoś na osi czasu ten moment osadzić, od którego nie było konkursów? No na pewno po roku 2015. Zresztą było tak, że ustawa jak się zmieniała, to wszyscy dyrektorzy zostaliśmy odwołani i powołani na nowo. Część została powołana, część nie. A ma świadek może wiedzę, dlaczego minister Wójcik jako pana przełożony nie chciał parafować pisma o zmianę planów finansowych? Na dokumentach nigdzie nie znajdujemy jego podpisu. No bo on nie był właściwie w tym zakresie. On nadzorował właśnie budżet, a nie środki z funduszu celowego. Rozumiem. Czy pismo o zmianę planów finansowych, które pan przygotował osobiście, zaniósł pan do ministra Wosia z pominięciem swojego przełożonego Wójcika? Dlaczego tak się stało? No bo tak określała procedura, że zmianę planu funduszu dokonuje się na wniosek dysponenta funduszu, który ten plan już zatwierdził, a departament przygotowuje, tą ciągle powtarzam, od strony rachunkowej, formalnej, już w formule planistycznej, na podpis ministra właściwego do spraw środków funduszu specjalnego, na podpis to przekazuje się do ministra finansów. I taką procedurę wykonaliśmy. Rozumiem. Czy w tej sprawie to nie było takie rozproszenie kompetencji? No tak było, jak właśnie już kilkakrotnie mówiłem, że fundusz był wyjęty poza budżet i miał inną procedurę w zakresie dysponowania, planowania i rozdysponowania środków. A czy świadek pamięta, który z pracowników przygotowywał to pismo o zmianę planów finansowych Funduszu Sprawiedliwości? Znaczy, jeśli chodzi o pismo, które wpłynęło do nas z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, to nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o mój departament, to chyba tam było DB3, czyli Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz. I ten departament to przygotował. Ale nie, czy świadek kojarzy, kto to przygotowywał? Już nie pamiętam, a naczelnikiem była pani Anna Domaracka. Proszę świadka,
To już chyba świadek był pytany, kiedy i od kogo dowiedział się, że środki ze zmiany planów finansowych idą do CBA na zakup Pegasusa. Dokładnie kiedy? No dokładnie to ja nie pamiętam. Mhm. Powiedziałem tylko, że dostałem. A w jakich okolicznościach może? Czy to wynikało z jakiejś dyskusji w ramach byłych kadr ministerstwa obecnych, jakichś interakcji między wami, czy to nie, wiedza medialna? Nie, ja takich rozmów sobie nie przypominam na temat tego przekazania środków. A czy pan lub pana pracownicy w jakikolwiek sposób brali udział w rozliczeniu tej dotacji na 25 milionów? Nie. Mhm. A pan jest finansistą, prawda? Z wykształcenia. Proszę powiedzieć ze świadka wiedzy, czy możliwe jest rozliczenie tak dużej dotacji wyłącznie na podstawie półstronicowego, bo to było naprawdę na pół kartki, a cztery sprawozdania. Czy jednak powinien tu być jakiś wgląd do dokumentów księgowych, na przykład faktur, umów, rachunków? Z uwagi na to, że ta sprawa objęta została klauzulą tajne, to być może dlatego takie lakoniczne jest rozliczenie. Natomiast w normalnych warunkach to powinno być na podstawie faktury dokładnie, co zostało zrealizowane, w jakim zakresie i w jakim terminie. Rozumiem. Czyli tych dokumentów, jak gdyby uwiarygadniających samo przekazanie i zmianę wcześniejszą planów. Czyli faktury, umowy i tak dalej. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy ten fakt takiego, a nie innego proceduralnego przekazania tych środków poprzez zmianę planów był okazją do jakiejś dyskusji wewnątrz resortu, wątpliwości, które się pojawiały, albo inaczej, czy te opinie prawne, które potem służyły jako, co prawda zamówione post factum, opinie legalizacyjne względem dokonania tej czynności, były przedmiotem państwa rozmów? Nie, nie, ja nie brałem w tym udziału. A był świadek zapoznawany z ich treścią? Nie. Mhm. W uzasadnieniu do umowy Ministerstwa Sprawiedliwości z CBA dotyczącej przekazania 25 milionów złotych na zakup Pegasusa możemy znaleźć stwierdzenie, że CBA jest tylko podmiotem pośredniczącym w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości w imieniu ustawowego dysponenta tych środków. No tak w skrócie oznacza to, że dysponent funduszu, czyli minister Ziobro, dokonał zakupu Pegasusa, a CBA było tylko podmiotem pośredniczącym. Czy patrząc od strony finansowej, takie zapisy są legalne? Znaczy tutaj chyba wykorzystano sposób takich przekazania środków, tak zwane sumy na zlecenie. I wtedy w taki sposób ta procedura się odbywa. Mhm. Mhm. No a czy zmiana tej interpretacji formy przekazania 25 milionów złotych dla CBA na zakup Pegasusa z wcześniejszej formy dotacji właśnie na te sumy zlecone wynika z tego, że przy dotacjach dysponent Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tutaj sygnatura SAKR 351/19 miał obowiązek szczegółowo kontrolować sposób wykorzystania dotacji. No jest pan finansistą, więc no proszę powiedzieć, z czego wynikała zmiana formy dotacji na sumy na zlecenie i czy miała uzasadnienie prawne? Znaczy, mnie się wydaje, że wynikało to z tego, że dotacja nie mogła być udzielona do jednostki budżetowej. Mhm. Bo dotacja to zmienia plan finansowy i jest w budżecie. Stąd wybrano ten drugi sposób. Rozumiem. Czy to jest podłoże tego zeznania świadka z dzisiejszego przesłuchania, że drugi raz świadek by takiej decyzji nie podjął? Znaczy, czy może świadek jeszcze głębiej uzasadnić ten fragment swoich zeznań? Ja nie podejmowałem jej w pierwszym przypadku. Bo rozumiem, ale uczestniczył świadek w procesie, który finalnie prowadzi się do tego, że jeden z przełożonych świadka, minister Woś, jest objęty wnioskiem prokuratury 27 albo 8 stron o uchylenie immunitetu i tutaj się dowiadujemy, że jednym z tych zarzutów jest właśnie między innymi jak gdyby no dokonanie wsparcia przez przekazanie tych 25 milionów złotych dla CBA, ale również cała procedura zmiany planu finansowego i w ogóle sam przelew finalnie, mówiąc w uproszczeniu potocznie. No tak, ale to tak jak mówię, to przelew był dokonywany i podejmowany wydatek poza Departamentem Budżetu. Mhm. Dobrze. Faktura firmy Matic pośredniczącej w nabyciu przez CBA systemu
do totalnej inwigilacji nosi datę 3 października 2017 roku, czyli następnego dnia po wniosku CBA o pieniądze. Może to świadczyć w opinii komisji, iż wszystko zostało uzgodnione dużo wcześniej, a formalności były tylko jak gdyby no, dokonywane po to, żeby te ustalenia przelać na papier. I wystąpienie po same środki było formalnością, skoro to wszystko było dogadane. Czy takie sytuacje, takie tempo, to był chleb powszedni wewnątrz resortu? Znaczy, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to często takie tempo było zasadne, szczególnie przy projektowaniu budżetu. Natomiast zwykle jest tak, że jak takie tempo jest realizowane formalnie już, to wcześniej są uzgodnienia, które na to zezwalają, żeby w określonym czasie dokonać określonych zmian. I raczej w taki sposób to na to patrzę. Proszę świadka, czy znany jest świadkowi raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości? Znaczy, ja już wtedy kończyłem pracę w ministerstwie, także pobieżnie się zapoznawałem z takich informacji ogólnodostępnych, które są dostępne. Był świadek przez nich przesłuchiwany? Nie. Tutaj mamy taki fragment odnośnie Funduszu Sprawiedliwości, gdzie w raporcie NIK stwierdza się, że dysponent nie posiadał potencjału kadrowego i merytorycznego pozwalającego na rzetelne planowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie wydatków, których wartość w poszczególnych latach wyniosła 350 milionów złotych. Czy brał pan udział w przygotowaniu odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości dla NIK-u? Czy ta kwestia była omawiana na poziomie kadry kierowniczej z pana udziałem? Nie przypominam sobie takiego spotkania. Czy zalicza pan się do tego katalogu, który został tutaj w raporcie NIK wyposzczególniony, czyli brak potencjału kadrowego, merytorycznego, planowania kontrolnego, rozliczeniowego? Czy pan się zalicza do katalogu tych braków, które tutaj Fundusz Sprawiedliwości, pana aktywność na okoliczność dzisiejszego przesłuchania jest tutaj opinii publicznej przekazywana? Znaczy, jeśli chodzi o te zapisy braku kadry, myślę, że to się odnosi do dysponenta funduszu. Być może tak rzeczywiście było, ale później jak już powstał odrębny departament, to te kadry zostały znacząco powiększone. Myślę, że ten wtedy problem został rozwiązany. Ale w jakim skali, w jakim zakresie, to już nie znam, bo to już było poza moim okresem. Bo pracy. Świadek zeznał też dzisiaj, że uczestniczył w niektórych spotkaniach kierownictwa resortu. Tak. Proszę powiedzieć, czy może świadek sięgnąć pamięcią i przytoczyć jakieś fakty, okoliczności, które świadczyłyby o tym, że pojawiały się tam dyskusje dotyczące systemowych i powtarzalnych opóźnień w rozliczaniu dotacji? Nie, odnośnie takiego posiedzenia kierownictwa to nie przypominam sobie. A czy może świadek przytoczyć mniej więcej treści tych posiedzeń, które stricte tyczą się samego Funduszu Sprawiedliwości? Znaczy, tak jak mówiłem, nie uczestniczyłem w posiedzeniach kierownictwa dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiem, czy nawet takie były. Dobrze, na razie dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka. Czy może świadek pomóc, pozwolić zrozumieć komisji, też opinii publicznej, taki związek przyczynowo-skutkowy? Mianowicie orientujecie się Państwo, tak w skrócie, że mówię o Państwo, mam na myśli przedstawicieli resortu, w tym Pana, że te przelewy transz nie są możliwe. Chodzi mi o te transze tam po 13 milionów, o których tu 360 tysięcy, o których dużo mówiliśmy w ramach tej kwoty 25 milionów. Z uwagi na to, że rozporządzenie, które miało to określać, nie weszło jeszcze w życie, więc podejmujecie decyzję, żeby te pieniądze przelewać w ramach tak zwanych sum na zlecenie. Czy tak to można określić? Znaczy, że podjęto decyzję, żeby przekazać to na tak zwane sumy na zlecenie, to tak, tylko że w tym departament ja osobiście nie brałem udziału. Z
co było przyczyną podjęcia tej decyzji według świadka? Ja sądzę, że to wynikało z tego, że dla CBA, ale dla jednostek budżetowych, przynajmniej w mojej opinii i innych jednostek budżetowych, też by takiej operacji nie można było przekazać w formie dotacji. Mhm. Dotacja powiększa budżet w określonych przedziałkach, a budżet można zwiększyć nowelizując ustawę budżetową. Czyli to było taka próba dostosowania warunków do... Innej formuły, mhm. Trudno to nazwać, jakiegoś wspólnego działania, wspólnego przedsięwzięcia, bo uczestniczą dwa podmioty, które się umawiają w umowie na określone działanie. No niemniej jednak cały czas jesteśmy w takim punkcie, że ta transakcja, o której rozmawiamy, jest nietypowa oraz niesztampowa w porównaniu do innych aktywności, za które świadek odpowiadał. W związku z tym chciałbym zapytać tutaj o zeznania pani Pięciurek, która przed komisją zeznała, że te 25 milionów złotych dla CBA przekazane były w ramach sum na zlecenie i musiały być rozliczone do końca roku budżetowego. Z dokumentów wynika z kolei, że rozliczenie 25 milionów złotych na zakup Pegasusa nastąpiło dopiero 15 lutego 2018 roku, czyli półtora miesiąca po terminie ustawowym. Czy i komu zwracał pan uwagę na złamanie przepisów ustawowych? Czy w związku z tym faktem informował pan ministra Ziobro, być może ministra Wójcika, czy też Wosia, bądź ewentualnie dyrektora departamentu Pawlaka o złamaniu prawa? Czy z pana strony tutaj nie doszło do swoistego niedopełnienia obowiązków, czy też przestępstwa z artykułu 231? Proszę o odpowiedź. Ja nie miałem informacji, kiedy te środki zostały wydatkowane. Nie wiem, nie przypominam sobie, żeby taka informacja do mnie dotarła. Powinna ta informacja do świadka dotrzeć? Nie, bo ja tym merytorycznie się nie zajmuję. Także to nie dotyczyło mnie, ale z uwagi na to, że czasami dostawałem coś do wiadomości, to tutaj nie pamiętam, czy to nie wpłynęło, ale nie przypominam sobie. Nie przypomina sobie świadek. Dobrze, ale czy jakieś czynności w związku z tym, że no de facto doszło tutaj do przekroczenia tego terminu, świadek planował, bądź podejmował, bądź interesował się tym faktem? Nie, bo nawet mnie nie było wiadomo, że w jakim okresie to zostało wydatkowane. No a proszę powiedzieć, czy przekazanie tych pieniędzy nie przykuwało świadka jakiejś szczególnej uwagi? Nie, bo to jest jakby fragment działalności, który jest przypisany do określonego departamentu. Ja miałem co robić w budżecie. Mhm. Nie zajmowałem się funduszem celowym. Mhm. To dla mnie była materia, która nie podlegała mi osobiście. No niemniej jednak z dokumentów wynika, że niektóre pisma świadek parafował, innych było adresatem do wiadomości, więc ten udział jest. No to w ramach zmiany planu mówiłem w dwóch elementach, to jak najbardziej tak. No i tutaj przejdźmy do 14 września 2020 roku, kiedy to główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych odmawia wszczęcia postępowania wyjaśniającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, twierdząc, że takie naruszenie ewentualnie, o którym mowa, na kwotę bagatela 25 milionów złotych, no, nosi znamiona znikomego stopnia szkodliwości czynu. Proszę powiedzieć, czy dla pana jako finansisty 25 milionów złotych przekazane w takiej formie, niezgodnie z prawem, jak już dzisiaj wiemy i nawiązując do wniosku prokuratora generalnego, jest właśnie taką znikomą szkodliwością? Żeby móc odpowiedzieć na tak postawione pytanie, musiałbym się zapoznać z uzasadnieniem rzecznika, na czym oparł tą swoją opinię, że jest to znikoma szkodliwość czynu. A czy kwestia właśnie tych postępowań prowadzonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, poszczególnych postanowień, były przedmiotem jakiejś dyskusji w pana karierze w ministerstwie, czy już po fakcie? Mnie już nie było. Ja wiem, bo odszedł świadek na emeryturę w 2018 roku. Czy później ten temat się gdzieś przejawiał w jakimś gronie, przy jakichś spotkaniach i tak dalej? Nie, nie miałem sam z tym jeszcze czynienia.
Był pan osobą współodpowiedzialną za budżet, więc proszę powiedzieć, jeżeli umowa Ministerstwa CBA na zakup Pegasusa jest niejawna, rozliczenie jest niejawne, a faktura z kolei jest jawna, to zakup Pegasusa jest tak jakby połowicznie jawny, czy też połowicznie niejawny? No bo mamy tutaj dwie kategorie dokumentów. Świadek dysponował certyfikatem do tajne, w związku z tym moje pytanie jest umocowane. Znaczy ja z umową się nie zapoznawałem, ale ta umowa precyzuje określone obowiązki stron przy jej zawarciu. I ona uszczegóławia już sam wydatek i sposób, na co on jest przeznaczony. Natomiast faktura to jest czysto dokument księgowy o dokonanym wydatku, natomiast nie znamy na początku, jak była oceniana legalność, cel, czy zasadny, czy nie, i kto podejmował jakie decyzje. A czy jako osoba odpowiedzialna za kwestie budżetowe może pan powiedzieć, czy Fundusz Sprawiedliwości w oparciu o tamtejszy stan prawny może zastępować Fundusz Operacyjny CBA? Moim zdaniem nie. No i to jest klucz właściwie naszego posiedzenia. O to chodzi, że nie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie m.in. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Proszę zatem powiedzieć, czy to robiła pani Pinciurek, a dokładnie czego nie zrobiła, a nosi to znamiona niedopełnienia obowiązków, czy aktualnie obowiązują podobne standardy dbałości o publiczne pieniądze? Mam na myśli aktualny moment na 2018 rok, kiedy pan jeszcze pracował. Chcę rozdzielić dwa elementy, bo... Świadka, bardzo prosimy bliżej mikrofonu, naprawdę. Dziękuję. Fundusz celowy rozliczało biuro finansowo-administracyjne. I tam zatrudniona główna księgowa, oczywiście to, co pan poseł zacytował, musiała mieć takie upoważnienia i spełniać takie określone... Musiała warunki. Mieć, to jest istotne. Proszę? Musiała mieć, to świadek tak. Teraz zeznał, tak, że musiała mieć. Tak. Sęk w tym, że właśnie niekoniecznie miała. No ale proszę dalej zaznaczyć. Natomiast główna księgowa budżetu resortu miała upoważnienia, ale do innych działań, nie do Funduszu Sprawiedliwości. Nie rozliczała bezpośrednio wydatków Funduszu Sprawiedliwości. No w związku z tym? Tutaj pytałem o panią Pinciurek. Czego nie zrobiła w związku z tymi obowiązkami, które tu już ustaliliśmy w zakresie kontroli kompletności, rzetelności dokumentów. Ale to nie było jej bezpośrednio zadaniem. A czyje to było zadanie? To było głównej księgowej Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Finansowego. Której nazwiska świadek nie pamięta. Nie tak? Pamiętam, ale było wymieniane, wyleciało mi po prostu z pamięci. A proszę powiedzieć, czy zmieniając plan finansowy popełnił, pomógł pan właściwie ministrowi Wosiowi popełnić opisane we wniosku o uchylenie immunitetu przestępstwa? Znaczy ja panu ministrowi Wosiowi nic nie pomogłem, bo on sam decyzję podjął o zmianie planu. I to jest jego stuprocentowa odpowiedzialność? Jego odpowiedzialność jako dysponenta funduszu, a dysponent funduszu przede wszystkim odpowiada za plan i realizację wydatków. Czyli on zlecił dokonanie korekty planu, pan to wykonał, tak to było? Znaczy nie, nie mnie, tylko swojemu dyrektorowi, czyli dyrektorowi Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Pawlakowi. Tak. I potem od Pawlaka do pana to trafia. Do mnie trafiło, myśmy to dostosowali do wymogów ustawy budżetowej, jak już powtarzałem, i planistycznych. I przekazali z powrotem do dysponenta na podpis do ministra finansów. A może świadek opisać zachowanie Mikołaja Pawlaka wokół tej sprawy, bo jest to znany fakt opinii publicznej, że jak dotąd uchyla się przed składaniem zeznań? No, trudno mnie tutaj się na ten temat wypowiedzieć. Ale ja się stawiłem przed czasem. No oczywiście, natomiast co komisja docenia, proszę świadka. Natomiast no, proszę powiedzieć, czy zachowanie Mikołaja Pawlaka wokół tej sprawy budziło jakiekolwiek wątpliwości, nosiło znamiona jakiegoś pośpiechu,
cokolwiek, co w tamtym czasie wzbudziło świadka wątpliwości, podejrzenia? Znaczy wątpliwości to może nie takie wielkie, ale sam pośpiech taki zorganizowany to w przeciągu tam 3 dni całej zmiany, no to należy pogratulować, bo to jest nie takie łatwe. Czyli to był taki pośpiech, można powiedzieć, ekstraordynaryjny? No raczej tak, bo taką normalną procedurą, gdyby to poszło budżetową, no to pewnie by trwało miesiąc. Rozumiem. Mhm. A kojarzy świadek jeszcze krótsze terminy, które w podobnych, tożsamych sytuacjach się No czasami krótsze były tylko pojawia. W budżecie na roboczo. Jeżeli były z Rady Ministrów jakieś sygnały dokonania błyskawicznych przesunięć, bo podjęto taką decyzję na Radzie Ministrów już. Już bezpośrednio, czyli tam szczebel wyżej, można powiedzieć. Tak jest, które były do budżetu. A czy to wtedy toczyło się kwot też no, rzędu ćwierć miliona z No w budżecie czy? To mogły być nawet kwoty znacząco wyższe, bo tam budżet resortu operował miliardami, a nie milionami. Rozumiem, mogło tak być, ale tego świadek w szczegółach nie wie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.